Do tej pory młodzi cykliści nie mieli tak komfortowych warunków do nauki jazdy, ale... Bierzemy udział w wielu konkursach i na pewno pomoże nam to w rozwijaniu umiejętności. To miasteczko przyda mi się do znajomości znaków i do jazdy rowerem. Dzięki znakom drogowym, poziomym i pionowym dzieci uczą się zasad obowiązujących na drogach. I tę wiedzę wykorzystują podczas egzaminów na kartę rowerową i turniejów wiedzy o bezpieczeństwie drogowym. Ponadto uczniowie uczą się tu sprawnego poruszania się rowerem. Mają kłopoty ze stabilizacją, mają problem właśnie z utrzymywaniem się na rowerze, wystawiając rękę, skręcając w lewo czy w prawo. Teraz najmłodsi mają do swojej dyspozycji przenośny rowerowy tor przeszkód. Składa on się z kładki, równoważni, tarki czy rynny. Miasteczko ruchu drogowego kosztowało ponad 7 tysięcy złotych, a sfinansowała go Szkolna Rada Rodziców oraz Gmina Lipka.